A więc witaj, magu. Ach, a więc jednak miałeś czelność się tu zjawić. Zostałem tu zaproszony, a więc wywiązałem się z mego obowiązku. A co do czelności, miałem czelność odwiedzać miejsca, których ty nie widziałeś nawet w swych najgorszych koszmarach. Niegdyś twym obowiązkiem było służyć świętemu ogniowi. Ale zdecydowałeś, że możesz go porzucić. Porzuciłeś nasz krąg, porzuciłeś naszą wiarę i to w jakim celu? Studiowania mrocznych sztuk. Powinieneś się wstydzić, bluźnierco. Inos wystawia mnie na ciężką próbę, zmuszając mnie do znoszenia twojego widoku. I klej się na jego imię, że wolałbym w tym momencie stanąć naprzeciw całej armii mrocznych stworzeń. Nie jestem w stanie zdzierżyć twego bezwstydnego, pustego wzroku. Nie jestem w stanie uwierzyć, w co tak łatwo mógł zmienić się wyznawca Inosa. Wyznawca, w którego oddanie nikt nigdy nie zwątpił nawet na moment. Wszystkie wydarzenia tego świata dyktowane są przez wolę bogów. Człowiek nie ma władzy nad swoim przeznaczeniem. Co to ma niby znaczyć? Wielki bohater pogromca śniącego. Ten, który obalił barierę. Przez cały czas trwania swej przygody prowadzony był przez boską mądrość. Mądrość, którą obdarzył mnie Beliar, a którą ja przekazałem jemu. Mocą mrocznego boga wskrzesiłem go z martwych, aby mógł ocalić nasz świat przed groźbą smoków. A teraz przybyłem tu na jego polecenie, jako reprezentant ciemności, aby wpomóc naprawę artefaktu, który jest ogromnym zagrożeniem dla samego Beliara. Który inny mroczny mag zgodziłby się na coś takiego? No, co ma mi do powiedzenia najwierniejszy sługa Inosa? Nie kalaj imienia naszego pana swymi brudnymi ustami, odmieńcze. Czyżby wielki arcymag potrafił jedynie gadać? Jeszcze nigdy nie udowodniłeś, że zasługujesz na swój tytuł. Gdy ja brałem udział w tworzeniu bariery, ty siedziałeś na swoim kamiennym tronie. Byłem przeciwny stworzeniu bariery. Skumulowanie w jednym miejscu tak ogromnego pokładu energii było niezwykle ryzykowne. I miałem rację. Utknęliście pod kopułą, a jej stworzenie przyzwało na ten świat potężne zło. Śniący przybył do naszego świata o wiele wcześniej. My byliśmy jedynie świadkami jego przebudzenia. Tak, ale powstanie sekty zrzeszającej jego wyznawców to twoja wina. Obudzili śniącego, gdyż pozwoliłeś im opuścić stary obóz. Mylisz się. Ja sam opuściłem go wiele wcześniej, aby w spokoju zbadać przyczynę klęski naszego zaklęcia. Nie obchodziła mnie grupa obłąkanych skazańców. Przynajmniej tyle dobrego. Cóż ty znowu wygadujesz? Gdy ja przedzierałem się przez niezwykle groźne orkowe ziemie, ty wygrzewałeś sobie swoje ukochane siedzisko. To ty powinieneś być tym, który winien się teraz wstydzić. Ja nic nie zrobiłem. A kto niby dał wybrańcowi list opisujący zagrożenie ze strony sekty? Co? Gdy to się stało, w starym obozie już dawno zaginął o mnie słuch. A sekciarze zdążyli już zdobyć dostateczną ilość wydzieliny potrzebną im do rytuału przebudzenia. A więc wielkie dzięki za twoją szybką pomoc. Twoją wiadomość odebrał Korysto, kolejna ofiara zastoju i braku chęci do działania. Obrastał w piórka na zamku Gomeza i nie zauważył cienia groźby, jakiego rzucał na niego ów magnat. Aż w końcu zginął od ostrzy jego ludzi. Tylko ciebie powinno się winić na śmierć Korysto i reszty naszych braci. W żadnym wypadku. Nie byli już przecież dziećmi, ba. Byli magami. Powinni umieć o siebie zadbać. Gdy ja wyruszyłem na poszukiwania odpowiedzi na nasze pytania,
oni zostali w zamku i Bóg Światła i Ognia ich za to ukarał. Ogień jest niezwykle dzikim i gwałtownym żywiołem, władać nim powinni więc ludzie gotowi do działania. A więc zróbże wreszcie chociaż raz użytek ze swojego daru. I wesprzyj nas w rytuale naprawienia oka. Oka Twego wspaniałego Pana, którego imienia zabroniłeś mi wymawiać. Chwała niech będzie Adanosowi. Zaczynajmy więc.